Oddział chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie wstrzymał przyjęcia pacjentów. Powód: koronawirus. Jest odpowiedź miasta na petycję dotyczącą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na ulicy Rejtana w Lesznie, nie taka, jakiej chcieliby mieszkańcy. E-wizyty, dzięki którym klienci mogą umówić się z ekspertem ZUS na zdalną konsultację, cieszą się coraz większą popularnością. Z tej szybkiej i bezpiecznej formy kontaktu skorzystało już ponad 600 osób w Wielkopolsce. Tydzień temu leszczyńska policja opublikowała wizerunek podejrzanego o uszkodzenie ciała młodego mężczyzny, do którego doszło 1 listopada na placu Kościuszki. Wystarczyły 2 dni, żeby dzięki informacjom od mieszkańców Leszna zidentyfikować poszukiwanego. Życzę, żeby młodzież wzięła sprawy w swoje ręce, mówiła w 2016 roku Anna Ptasik, była przewodnicząca Rady Miejskiej Leszna. Te słowa padły podczas wiecu sprzeciwu wobec polityki PiS dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Historia zatoczyła koło, bo dziś młodzież jest na ulicach po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zarząd powiatu kościańskiego zdecydował o zakupie 1000 kombinezonów ochronnych dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kościanie. Na te zakupy przeznaczono z budżetu 50 000 zł.